to, szanowni państwo, startujemy. Sezon PGNiG Superligi, pierwsza kolejka, pierwsza transmisja. Witamy państwa bardzo serdecznie dzisiaj z Ergo Areny z Gdańska. Wybrzeże gra z Vive Tauronem Kielce. Za moment zobaczymy sobie, w jakich składach dzisiaj zagrają jedni i drudzy. Rozpoczynamy od Wybrzeża. Bramkarze to z jedynką Suchowicz, 12 Chmieliński, 16 Pieńczewski, a w polu grają z numerem 5 Oliveira, numer 6 Podoba, z numer 7 Skwierawski, numer 10 Kornecki, numer 14 Bednarek, numer 17 Sulej, numer 19 kapitan drużyny Rogulski, z numerem 20 Prymlewicz, 23 Kondratiuk, 29 Wróbel, 33 Salacz i 88 Kostrzewa. Trenerem drużyny jest oczywiście Damian Wleklak. Już rozmowę ze szkoleniowcem mieliśmy przed tym spotkaniem. To Damian Wleklak, wielokrotny reprezentant Polski, wspólnie z Marcinem Lijewskim prowadzący drużynę Wybrzeża. No i popatrzmy, Robert, na ustawienie taktyczne. Na Oliveirę chyba zwrócimy uwagę. No chyba tak. Ciekawy zawodnik. Mam nadzieję, że ciekawy, skoro Damian ściągnął go do siebie. Łukasz Rogulski na obrocie, kapitan tej drużyny. No i oczywiście Damian Kostrzewa, najbardziej doświadczony z tej grupy. Były piłkarz ręczny Vive nawet przez moment. Dokładnie tak. Wiele sezonów na parkiecie Superligi. Na pewno olbrzymi bagaż doświadczenia. I on tym młodym zawodnikom, nam pewnym jest, że będzie im pomagał na boisku, poza boiskiem, przygotować się do meczów tak, jak powinno to wyglądać. Popatrzmy na Vive Tauron Kielce, mistrzowie Polski, bramkarze z jedynką Szmali, z 16 Iwicz, w polu 7 Walczak, 9 Reichman, 10 Chrapkowski, 11 Kus, 13 Agina Galde, numer 14 Bielecki, 15 Jaklewski, z numerem 17 Sztyrlek, z numerem 19 Lijewski, numer 20 Jurkiewicz, 22 Paczkowski, 23 Zorman i 45 Dziukicz, talent Dujszebajew, szkoleniowcem drużyny Vive Tauronu. I wiemy już, że Sławomir Szmal i Uroż Zorman są oczywiście w składzie, ale nawet się specjalnie tutaj nie rozgrzewali. Lekkie urazy i tylko w razie konieczności będą dzisiaj grać. Popatrzmy zatem na siódemkę. To chyba nas nic nie zaskakuje. Bez niespodzianek, dokładnie tak. Może nie jest to najmocniejsze zestawienie, ale na pewno jest to drużyna, skład, który naprawdę może imponować. Pokazujemy siódemkę, ustawienie w ataku. No tutaj zobaczymy też pewnie Karola Bieleckiego, króla strzelców Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, ale trener Dujszebajew ma takie bogactwo, że praktycznie którego z zawodników by nie wystawił, no to niewiele to się będzie różnić. I już na środku boiska kapitan drużyny Łukasz Rogulski. On na obrocie w drużynie Wybrzeża. Na lewym skrzydle jest oczywiście Damian Kostrzewa. Na lewym rozegraniu mamy Mateusza Wróbla, na środku mamy Adriana Kondratiuka, na prawym rozegraniu jest Ramon Oliveira, to jeśli chodzi o drużynę Wybrzeża, i jeszcze mamy Wojciecha Prymlewicza na prawym skrzydle. Tak wygląda ta szóstka zawodników w polu. I pierwsza akcja drużyny Wybrzeża, no czekają na pewno na pierwszą bramkę w Superlidze. I zobaczymy, jak będą te swoje ataki układać. Wróbel znów próbuje indywidualnie. Jest zablokowany przez Kusa. Ciekawa kwestia jest, jak drużyna Vive Tauron psychicznie podejdzie do tego meczu. Nie zapominajmy, że dwa dni temu oni kończyli rozgrywki Super Glo, podróż z Kataru. Więc na pewno mentalnie mogą mieć problemy z koncentracją na to spotkanie. No ale widzimy, że zaczęli obronę bardzo mocno, twardo i tutaj zablokowany jest rzut szansa Wróbla. Na pierwszą kontratak. Manuel Sztyrlek i Tobias Reichman na skrzydłach, na rozegraniu Piotr Chrapkowski, Krzysztof Lijewski, Mariusz Jurkiewicz, na kole Jule Naginagaldy. Tak to wygląda, jeśli chodzi o zespół mistrzów Polski. Jurkiewicz, no tak, nie ma Zormana, nie ma Bumbacza. To na nim będzie spoczywał dzisiaj ciężar rozgrywania akcji. Z Julenem Agina Galdej tak pada pierwsza bramka w tym spotkaniu. I jeszcze mamy upomnienie dla Oliveiry. No ale jeżeli Wybrzeże ma tutaj zamiar powalczyć, to zdecydowanie twardziej musi grać w obronie, bo teraz ta akcja, oczywiście
doskonałe podanie Mariusza Jurkiewicza, ale Jurena Ginagalde zbyt łatwo wypracował sobie pozycję, zbyt łatwo się obrócił i zbyt łatwo zdobył pierwszą bramkę. No tak, Artur Gwieliński nie miał w tej sytuacji nic do powiedzenia. Oliveira indywidualnie do końca. Faulowany. Upomnienie dla Piotra Chrapkowskiego i szansa dla drużyny Wybrzeża. Na linii 7 metrów już za moment Adrian Kondraciuk. Zrehabilitował się Brazylijczyk za tą swoją pierwszą akcję w obronie. Teraz dobra akcja w ataku. Kondraciuk 1-1. Filip Iwicz, który przyszedł z Zagrzebia do drużyny Vive Tauronu Kielce. Zresztą bardzo dobre występy w Katarze. Filipa Iwicza można go było bez wątpienia pochwalić. Tak. Ten z najzdolniejszych bramkarzy młodego pokolenia w ogóle w Europie. Tak, nawet bardzo dobre występy. A tu widzimy, tak jak powiedziałeś, Mariusz Jurkiewicz jest sam na środku rozegrania, dlatego przecież Mariusz jest znakomitym obrońcą, ale właśnie dlatego Talan Duszybajew zmienia go do obrony w tych pierwszych minutach meczu. No tak. Ginagalde zdobywa gola numer 2. No i proszę, Oliveira rzuca, Iwicz broni. Natomiast już widziałem, że indywidualnie pilnowany jest Krzysztof Lijewski od samego początku tego spotkania. No teraz Lijewski dosyć łatwo przejął piłkę po nieudanym zagraniu Łukasza Rogulskiego. No na pewno takich prostych błędów, takich strat musi Wybrzeże unikać, jeżeli tutaj chcą odnieść, jeżeli chcą powalczyć, może tak, bo odnieść korzystny wynik. Dobre określenie, tak. Lijewski, Chrapkowski, Jurkiewicz. Trójka rozgrywających Vive Tauronu. Lijewski do Chrapkowskiego. Ten dosyć łatwo się przedziera. No i kończy to się wszystko żółtą kartką dla Michała Bednarka. Znany z parkietów najwyższej klasy rozgrywkowej zawodnik. Jurkiewicz do Lijewskiego. Lijewski jest 3-1. Widzimy, że Wybrzeże próbuje grać strefą 5-1. W momencie wbiegu cofała się wtedy Michał Bednarek na 6-0. Także taka dosyć ciekawa obrona. No muszą szukać swoich szans. Bez wątpienia Mateusz Kus, upomniany przez arbitrów, także żółtą kartką. Kondratiuk, Oliveira i Wróbel. Trójka rozgrywających drużyny Wybrzeża. Teraz Oliveira na środku. To za moment wszystko oczywiście może się zmienić. Zawodnicy wrócą do tych swoich nominalnych pozycji. Rzuca Oliveira, taki rzut zaskakujący. Ale widzimy już w tych pierwszych minutach, że nie boi się podejmować próby rzutów. Grał w Portugalii w drużynie Orta. Zanim trafił do Wybrzeża Krzysztof Lijewski. I to jest bramka numer 4. Vive Tauronu. Szczęśliwie po rykoszecie, ale bramka, piłka wtoczyła się do bramki. Jeszcze między nogami tutaj bramkarza. Tak, Artur Kmieliński blisko był udanej interwencji. Brawa. 26-letni zawodnik, mówię o bramkarzu, 190 cm wzrostu, 101 kg wagi. Kondraciuk też próbuje szarpać, próbuje rozrywać się defensywę, no ale, ale już widzą, myślę, zawodnicy też Wybrzeża, z kim przyszło im dzisiaj się zmierzyć. Chrapkowski, Lijewski, no i będzie mieć rzut karny. Że w tej wcześniejszej akcji Adrian Kondraciuk zaplanował sobie, że będzie grał z obrotowym. Dobrze to odczytali obrońcy Vive i cofnęli się w ostatniej chwili, stąd ta wyrzucona piłka w aut. Maciej Pieńczewski wejdzie do bramki, a 7 metrów przed nim za moment Tobias Reichman. Powitajmy w bramce numer 16, Maciej Pieńczewski. Reichman, jeden zamach, drugi, no i piłka trafia do bramki. Jak na razie tak książkowo mistrzowie Polski tutaj rozpoczęli, Robert, ten mecz. No tak, Damian Wleklak musi wziąć czas, chociaż problemy ma Wybrzeże olbrzymie w ataku. I to jest, zresztą przeciwko Vive bardzo często jest taka sytuacja. Może coś usłyszymy, tak. Właśnie. Nie macie tempo w ataku.
Graci tylko podejdzie tak samo w obronie. Czekamy na niego i patrzymy, co się dzieje, tak? Trzeba zrobić większe tempo. Tak samo w ataku, trzeba zagrać do skrzydła, trzeba rozszerzyć. Zacznijcie chodzić do boku, połówka, pierwsze rozszerzyć, żeby zaczynamy coś grać, a nie my stoimy, gra i piłka chodzi po obwodzie i nagle, okej, teraz zaczynamy zagrywkę i teraz dopiero przyspieszamy. Spokojnie, pierwszo pracujcie sobie, rozciągnijcie i spokojnie. I zacznijcie wtedy dopiero coś grać, tak? Dalej. Spróbujcie pójść podwójną krzyżówkę teraz, okej? Okay? Ale żeby poszedł też bardzo mocno krzyżówkę. Double cross, nie? Okej. Okay. Fucking Galder. Stay and wait, no wait. Zaraz, how Wojtek. No, przypomnienie pewnych zaleceń, jeśli chodzi o Damiana Wleklaka, jak drużyna ma grać, zwłaszcza w ataku. No bo tutaj jest jak na razie problem, nie potrafią sforsować defensywy, dwa błędy, dwa rzuty Oliveiry obronione przez Filipa Iwicza i bardzo szybko ten wynik, ta przewaga Vive urosła do 4 bramek. Muszą szukać jakichś rozwiązań Oliveira. Kondratiuk i Wróbel. Nie zmienia się trójka rozgrywających drużyny Wybrzeża. Ale dobrze też bronią Kielczanie. Nawet jeśli dochodzą do tych rzutów gospodarze, to nie są to łatwe rzuty, to nie są to czyste pozycje. Kondratiuk, Wróbel, Oliveira dynamicznie. Kondratiuk jeszcze chciał grać do skrzydła, do Kostrzewy. Trafił w nogę Reichmana. No i widzieliśmy, podwójna krzyżówka. Zagrane było to, co zostało zalecone, ale zabrakło tego ostatniego podania. Łukasz Rogulski też tam na kole nie ma łatwo. Znów rzut Kondratiuka obroniony przez Iwicza. I Kielczanie. Lijewski na skrzydło, Tobias Reichman od słupka, odbija się jednak piłka. Kostrzewa. I Mateusz Kus powędruje na ławkę kar, zdziwiony trochę, obrotowy. Vive i reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że to jest kara za to, że Mateusz chciał wymusić faul. Ofensywny. Faul ofensywny, no... Ustawił pierwszy się raz, na pewno. Przyznam się, że pierwszy raz się spotkałem z ukaraniem zawodnika za coś takiego. Chyba, że jeszcze próbował tam ewentualnie łapać, no. Chyba, że było jakieś tam uderzenie może, które my nie wyczuliśmy, ale... Wyglądało to z boku tak, jakby Mateusz Kus po prostu ustawił się pod faul ofensywny. Nie do końca chyba tak, jak chciał. No i sędziowie odesłali go na ławkę kar na 2 minuty. Zobaczymy też, bo to jest ciekawy moment, jak Wybrzeże będzie grało, kiedy mistrzowie Polski grają w osłabieniu. Na ile będzie w stanie no, tę defensywę Kielczan też rozciągnąć. Wydaje mi się, że trochę Wybrzeże jest sparaliżowane w ataku, jest trochę, no nie chcę powiedzieć przestraszone, ale no, widać trochę może trema, może Ergo Arena. Mecz otwarcia i to wszystko powoduje, że faktycznie zawodnicy w ataku nie grają zbyt szybko. No teraz na pewno mają ustawioną fragment gry 6-5. Zobaczymy, jak to zaprezentują się. No niestety Adrian Kondratiuk podał zły wybór, złe podanie i strata, kolejna strata. Trochę sparaliżowani gospodarze, to na pewno. Wiemy, że jest różnica ogromna między drużyną Wybrzeża i Vive Tauronu i zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo wyjść na parkiet i rywalizować z najlepszą drużyną klubową Europy. O tym pamiętajmy. Nawet jeżeli Kielczanie nie grają na 100% swoich umiejętności, nawet jeżeli są zmęczeni, Hrabkowski, Jurkiewicz. A tu widzimy talent Dujszebaje, wsiąął bramkarza, wpuścił 6 zawodnika na boisko. No i Filip Iwicz znów siada na ławkę. Przypominamy, że teraz już nie ma tych znaczników, nie ma już tych trykotów. W międzyczasie Łukasz Rogulski otrzymał karę 2 minut za faul na Julenia Ginagaldę. I to właśnie widzimy potwierdzenie tej sytuacji. O, to jest ten moment walki obrotowych. Kapitan Wybrzeża nie ma łatwo. Ja
Jak ma powstrzymywać Julena Ginagalda? Kto ma łatwo? Kto ma łatwo, jak musi powstrzymywać Julena Ginagaldę? To prawda. Zresztą kto ma o tym powiedzieć, Robert, lepiej jak nie ty o tej ciężkiej roli i ciężkiej pracy obrotowego. I zobacz, mimo tego w tym momencie, że grają Kielczanie w osłabieniu. Nie no, już teraz grają w 5-5. Teraz chociaż, już grają 5-5, tak. Chociaż tak, Talanduj Szybajew zdejmuje jednego, a już teraz wszyscy są, już jest 5-5. Lijewski. Krzysztof Lijewski ponownie teraz bardzo ładnie do Ginagaldy. No on takich sytuacji nie zwykł marnować. Hiszpański obrotowy zdobywa swoją trzecią bramkę w tym meczu, a Kielczanie prowadzą 6-1. No by jak najszybciej w Wybrzeżu też udało się ruszyć od tej jednej bramki. Dokładnie, bo ten jeden rzut karny i dalej nic, a myślę, że też widzę Wybrzeże ściągnęło zawodnika i też grają teraz 6-5 bez bramkarza. Pojawia się Paweł Salacz, młody obrotowy, potężnie zbudowany, o bardzo ładnie, Mateusz Wróbel. Dobry rzut, ale też dobra podsłona tutaj obrotowego, uniemożliwił wyjście Piotrkowi Chrapkowskiemu. Wykorzystał to Mateusz Wróbel, 23-latek. Ściągnięty przed tym sezonem ze Spójni Gdynia. Dynamiczny, to już widzimy. Obdarzony niezłym rzutem. A na rozegraniu, na obrocie Paweł Salacz. 207 cm wzrostu, 125 kg wagi. Uwaga, rocznik 97. To ten piłkarz ręczny z numerem 33. Och, teraz cudownie to rozegrali Kielczanie. Mariusz Jurkiewicz zakończy. No tak, perfekcyjne rozegranie przewagi. Mariusz Jurkiewicz wjechał na 6 metr na środku. Środku obrony naprawdę doskonale to Vive teraz rozegrało. Jeszcze byśmy chcieli, żeby trochę publiczność tutaj w Erga Arenie nam pożyła, bo jak na razie słyszymy grupę 15-20 fanów Vive Tauronu Kielce, którzy tu przyjechali, a doping zawodnikom Wybrzeża też bez wątpienia jest potrzebny. Rozochodził się Wróbel, teraz faulowany przy tym rzucie. No wiesz, udało mu się zdobyć pierwszą bramkę, kolegom nie idzie, więc no czemu nie? Oczywiście. Kto ma rzucać, jeżeli nie on w tym momencie? Nawet koledzy powinni mu teraz pomóc, zagrać jakąś ustawioną gierkę właśnie pod tego zawodnika. Proszę Państwa, kto z Państwa uważa, że dzisiaj wygra Ginę Euro? Prawda, tu jeszcze raz bramka z rzutu karnego Tobiasa Reichmana. No i to był ten faul Rogulskiego, po którym... Chciałaś publiczność i masz. Ożyła nam troszkę. I Michał Bednarek na rozegraniu w miejsce Oliveiry. To też zmiana, którą zaordynował trener Wleklak. Patrzymy dalej na kolejne akcje Wybrzeża. Jest Wróbel przedzierający się. Już muszą rzucać piłkarze Wybrzeża, szybko Iwicz, ale dobry powrót i złapana piłka przez Wróbla. To na rozegraniu Hubert Kornecki oczywiście, nie Michał Bednarek z numerem 10. Wydaje mi się, że Adrian Kondratuk, kolejny jego błąd, ale w międzyczasie świetna interwencja i mamy... Damian Kostrzewa przed szansą, no ten doświadczony zawodnik musiał wykorzystać kontratak. Mamy trzecią bramkę. No, uznawany swego czasu za jedną z największych nadziei polskiej piłki ręcznej Damian Kostrzewa, predestynowany na pewno do jeszcze wyższego poziomu gry, 28-letni obecnie zawodnik. Ale docenimy też Artura Chmielińskiego w bramce, bo brawo, od niego zaczął się tak ten kontratak, skuteczna interwencja. Powstrzymać Tobiasa Reichmana nie jest łatwo. Krzysztof Lijewski i Mariusz Jurkiewicz. No teraz Wybrzeże trochę agresywniej w obronie. Widzimy i Kornecki i Wróbel na pozycjach numer 2. Wychodzą zdecydowanie wyżej.
też Robert chyba taki moment na początku, że trzeba trochę się oswoić z Superligą, z rywalami. To chwilę trwa, kiedy nie grało się na takim poziomie, kiedy nie ma się doświadczenia z takich meczów, to samo z siebie nie przychodzi. Tutaj po prostu potrzebna jest odrobina czasu. Tutaj jest takie frycowe, jak to się mówi, które gdzieś tam Beniaminek czasami płaci, zwłaszcza w konfrontacji z tak znakomitymi rywalami. Oczywiście, tym bardziej, że naprzeciwko wychodzi Julen Aginagaldek, Krzysiek Lijewski, Mariusz Jurkiewicz. No to wiesz, ręce od razu się trochę są spętane, zaczynają drżeć, ale widzimy, że minęło już 12-13 minuta już jest i Wybrzeże zaczyna, może grać troszkę lepiej, a przynajmniej ich dorobek bramkowy się znacznie podniósł. Lijewski, Reichmann. Jeszcze raz Lijewski. No przede wszystkim rzucili bramki z akcji. To jest niezwykle ważne. Lijewski do Jurkiewicza. Jurkiewicz do Aginagalde. Aginagalde. No tak. I to się kończy karą dwuminutową. I rzutem karnym. No Michał Bednarek odpocznie. Na pewno Wybrzeże musi wyłączyć z gry Julena Aginagalde, bo zbyt łatwo te podania do niego dochodzą. Jest zdecydowanie w tym momencie numer jeden. Po tym pierwszych 13 minutach jest to zupełnie zawodnik numer jeden w szeregach Vive, który grają cały czas do niego koledzy. Rzucił już 3 bramki, teraz jeszcze zarobił rzut karny. No i proszę, proszę, wielkie brawa dla Artura Chmielińskiego. Obronił rzut karny Manuela Strleka. Wcześniej wygrał walkę sam na sam z Tobiasem Reichmanem. To na tym Wybrzeże musi budować. Na takich, jak to mówiłeś, jeden tu procent, tam drugi. Oczywiście dwie świetne interwencje tego bramkarza. Po jednej kontratak. Teraz jest szansa, żeby zagrać coś w ataku pozycyjnym. Jacek Sulej pojawił się na rozegraniu. 30-letni zawodnik z numerem 17 w drużynie Wybrzeże. Troszeczkę zatem zmienił trener Damian Wleklak, jeśli chodzi o rozegranie, ale niezmiennie Mateusz Wróbel pozostaje. Jeszcze przez ponad minutę. Wrócił też Łukasz Rogulski na obrót. No tak. Sulej do Wróbla, ale ten przypilnowany przez Reichmana. Nie było jak zagrać się piłki. No i tak, to jest faul w ataku Korneckiego. Tym razem Mateusz Kus ustawił się już idealnie, tak jak trzeba. Dobra akcja w defensywie tego zawodnika. Karol Bielecki za moment, widzę, pojawi się na parkiecie. No tak, ale to 15 minuta, znamy trenera Dujszebajewa. Z tego, że zmienia po kwadransie. Ostra rozgrzewka też już Jaklewskiego, Paczkowskiego, Dziukicza, Walczaka. Zaraz nowi zawodnicy będą na placu gry w drużynie Vive Tauronu. Uratował piłkę Reichmann. Jurkiewicz. Grabkowski bardzo ładnie pod poprzeczkę. Zdobyta bramka. No nie ma Michała Jureckiego, w związku z tym też częściej będziemy Piotrka Grabkowskiego oglądać w ataku. No i bardzo dobrze dla tego zawodnika, że będzie miał swój czas w ataku pozycyjnym. Pamiętamy, przecież to jest jeszcze swego czasu, gdy grał w Wiśle Płock, potrafił rzucać mnóstwo bramek. Vive, zawodnik już przez talanta Dujszebajewa ustawiany jako tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o grę w defensywie. A ostatnimi czasy, przecież i w Katarze podczas tego turnieju Super Globe musiał Piotr Krapkowski grać w ataku, radził sobie całkiem dobrze. Widzieliśmy też teraz ten jego rzut też wysokiej klasy. Bardzo ładny, tak. No i uwaga, pozmieniało nam się trochę na parkiecie. Karol Bielecki, Mateusz Jaklewski, jest także Patryk Balczak, jest Paweł Paczkowski, jest Darko Dziukicz. To jest komfort pracy, na który może sobie pozwolić trener Dujszebajew. Oliveira wrócił na plac gry. Kornecki. Na koło, no i proszę, wpada piłka do bramki i to jest nie dość, że gol zdobyty przez kapitana Wybrzeża Łukasza Rogulskiego, to jeszcze zarobiona dwuminutowa kara, jak najbardziej dla Patryka Walczaka.
nie pograł zbyt długo Patryk Walczak. Pierwsza akcja w defensywie od razu wyrzucony na 2 minuty. Ale trzeba pochwalić atak Wybrzeża, bo teraz ta dwójkowa współpraca Kornecki-Rogulski wyglądała całkiem dobrze. Darko Dziukic na prawym skrzydle. Przyszedł z Besiktasu Stambuł. To właśnie ten zawodnik. No i proszę, indywidualnie, odważnie. No świetnie, mięciutki nadgarstek, bardzo łatwo można było w związku z tym wykonać tak trudny technicznie rzut i też jeszcze dwuminutowa kara. Damian Kostrzewa. Damian Kostrzewa, tak. Widzimy, Dziuki trzyma się za biodro. Zobaczymy teraz, czy zdecydowanie obrona w polu. Tak, oj, bardzo brzydki faul Damiana Kostrzewy. Łokciem uderzył skrzydłowego. No musimy wyeliminować takie głupoty, bo to jest naprawdę bardzo niebezpieczne, a zupełnie nic to nie daje, a tylko można zrobić krzywdę przeciwnikowi, a żadnego to efektu nie ma. No właśnie pod tym kątem, o którym mówisz, że to jest zagrożenie, naprawdę poważną kontuzją. Ładnie teraz rzucał Kornecki dynamicznie, ale Iwicz pokazał się po raz kolejny z dobrej strony. No i szóstką w polu Kielczanie bez bramkarza. Tak decyduje trener Dujszebajew. Paczkowski do Karola Bieleckiego. Paczkowski, Bielecki, jest Jurkiewicz, Bielecki do Jurkiewicza właśnie. Dziukicz. No, Karol pewnie za moment sam zdecyduje się na rzut, chociaż długo trwa ta akcja. Kielczan teraz sygnalizują grę pasywną. Dobrze, nawet bardzo dobrze broniło Wybrzeże. I udało im się wywalczyć tą piłkę. Duże brawa. No i teraz gospodarze. I też manewr ze zdjęciem bramkarza i próba gry w ataku 6-5. Kornecki nie rzucił ostatnio. Teraz zdecydował się na inne rozegranie na koło do Łukasza Rogulskiego. A ten zdobyła swojego drugiego gola w tym meczu. 23-letni obrotowy. Jeżeli nie da się rzucić, a to jest naprawdę duża sztuka, rzucić bramkę z wyskoku, z drugiej linii, trzeba próbować gry z pierwszą linią, ze skrzydłowymi, z obrotowymi. I widzimy, że z obrotowymi wychodzi to całkiem dobrze, z obrotowym, jak na razie jednym. Bielecki, 55 bramek na Igrzyskach Olimpijskich i tytuł króla strzelców. I teraz cudem siatka to wytrzymała jeszcze dwuminutowa kara. Po tej akcji, no i rozkłada ręce Michał Bednarek, bo to chyba drugie dwuminutowe jego upomnienie. Zobaczymy może powtórkę, bo coś mi się wydaje, że sędziowie bardzo szybko rozdają te kary dwuminutowe. No to nie zobaczymy niestety na tej powtórce, co tam się wydarzyło w ogóle, tak. Bo chyba sędziowie pokazywali, że za uderzenie w twarz ta kara 2 minut. No ale to już nie zmienia faktu, że Bednarek musi bardzo uważać, bo 2 dwuminutowe kary zarobione w ciągu 18 minut meczu, grając tylko w defensywie, to jest naprawdę pokaźne. Jacek Sulej za słaby rzut, nie udało się przez całe boisko trafić do bramki. No i ma pretensje Dalan Dujszebajew. Reaguje bardzo impulsywnie. On zawsze chce, żeby w grze jego drużyny wszystko chodziło jak w dobrym szwajcarskim zegarku. No ale to chyba Patryk Walczak dostał tą burę teraz. Za to, że dał się podsłonić w tak prosty sposób jednemu z graczy Wybrzeża. Mateusz Jachlewski przed momentem wysoko przy Oliwejrze. Kornecki po raz kolejny na koło, no ale faul. Faul w ataku Rogulskiego. Teraz wielkie, wielkie brawa dla Pawła Paczkowskiego. Znakomicie ustawił się, odczytał, że będzie gran z obrotowym. O właśnie. Znakomicie ustawił się, zablokował obrotowego. Jeszcze taki groszek do skoku. Świetna gra w defensywie, naprawdę. To wielkie brawa za tą akcję. 20 minuta meczu. Mistrzowie Polski prowadzą w Ergo Arenie 10-5 z Wybrzeżem.
Bielecki. Paczkowski. Przez moment była otwarta droga do bramki, ale błyskawicznie ale tylko przez połączyli moment, siły tak. zawodnicy Wybrzeża. Niewiele brakowało, a złapaliby Pawła Paczkowskiego. Tym razem oni jego na faul ofensywny. Bielecki, no i broni ten rzut Artur Chmieliński. Próba kontrataku w drugie tempo, ale widzimy zawodnicy. Zatrzymają chyba zawodnicy Wybrzeża. Ustawią grę w ataku pozycyjnym. Kornecki, Sulej i Oliveira. Taka trójka w tym momencie na rozegraniu. Wiesz, po tym pierwszych kilku minutach, kiedy Vive grało praktycznie do jednej bramki, teraz Wybrzeże już opanowało nerwy, grają coraz dokładniej, mniej błędów. No ale wydaje mi się, że pomysł, żeby rzucać znad Mariusza Jurkiewicza, to nie jest najlepsza metoda, żeby zdobyć bramkę przeciwko Vive. Zablokowany Hubert Kornecki, ale piłka w dalszym ciągu dla drużyny Wybrzeża. Mało też gry skrzydłami w wykonaniu Wybrzeża. Błąd kroków. Oliveira był przy piłce, ale musiał już ją oddać. Karol Bielecki rozpoczyna ten atak. Vive Bielecki. Niecelnie. No i bardzo ładnie tutaj bramkarz dobiegającego Michała Bednarka. Świetnie widział to Artur Chmieliński. O właśnie, to jest ten moment świetnego podania do Bednarka. No jak na razie bardzo dobry mecz bramkarza Wybrzeża Gdańsk. Odbił już kilka piłek. Dwa razy rzucił piłkę do kontrataku, bo pamiętamy, że Damian Kostrzewa zdobył bramkę właśnie po kontrataku. Praca z Sebastianem Suchowiczem procentuje pewnie też. Wydaje się, że tak. Jurkiewicz powstrzymywany przez Bednarka. Jurkiewicz do Bieleckiego. Bielecki, no. Dwa rzuty z rzędu niezakończone sukcesem. To się rzadko zdarza. Na poziomie ligowym u Karola. Bielecki na prawo do Dżukicza. Świetnie. Trzyma piłkę trochę jak Tobias Reichmann. Długo w powietrzu Darko Dżukicz. Opuścił rękę, rzucił obok bramkarza. No ale tu asysta Karola pierwszej klasy. Świetnie wypatrzył tam niepilnowanego skrzydłowego. Podał mu piłkę kozłem. Pozytywnie jak na razie Darko Dżukic też, jeśli chodzi o grę w drużynie Vive Tauronu. Po odejściu do Wardaru Skopie Iwana Czupicza to właśnie Dżukic, drugim obok Reichmana prawoskrzydłowy. Kostrzewa. Kostrzewa, bardzo ładna akcja. I bramka. No, znany Damian jest z tego, że lubi i potrafi po obiegu rzucić teraz bardzo dobrze, dynamicznie. Jak rozgrywający, powiedzmy dokładnie szczerze. Dokładnie tak. Krótki ruch w okienko przymierzył i zdobył siódmą bramkę dla Wybrzeża. No i ten wynik już wygląda zupełnie inaczej niż to 1-5 czy 2-7. Ale widzimy, że też i w obronie Wybrzeże gra bardziej agresywnie, więcej fauli. Też na pewno ułatwiło trochę zejście Julena Ginagaldę. No tak. Patryk Walczak to jeszcze nie jest ta klasa, ale... Ale Talant Dujszebajew już stwierdził, że trzeba wezwać swoich zawodników i sobie z nimi porozmawiać. No to może podsłuchamy. I uciekaj, żeby tutaj 2 na 2, a koło 2 grać z jednej strony, z drugiej szyję. W ogóle, jak ci ja mogę powiedzieć jeszcze? Daj, między 1-2, gra tutaj i Dziukic, 2 na 2, tutaj. I ty biegaj tutaj bez piłki. Zagramy z lewej strony, grasz 2 na 2 i Paczas idzie na szyję. Ja wbiegam na kogo. Jedna strona jest druga. I potem do szedłowego 1-2 grasz i ty biegasz do piłki. Oni idą na 6-0 tam. Dawaj. Wszystko jasne już dla zawodników Vive Tauron. Wiedzą już, co mają grać w ataku, żeby być bardziej skutecznymi, żeby rozerwać defensywę Wybrzeża. No i teraz Mariusz Jurkiewicz musi to też poustawiać po prostu na parkiecie, bo to od niego dużo zależy, jako od tego środkowego rozgrywającego. Jeszcze uwagi już na parkiecie właśnie do Patryka Walczaka.
Ja myślę, że zagrywka jest ustalona, tylko teraz Mariusz musi ustawić z lewej czy z prawej strony, z której strony chce to zagrać. Ale słyszeliśmy, że Karol ma grać 2 na 2, a Mariusz biegnie na obrót. Sześć minut, 45 sekund do zakończenia pierwszej części meczu, 11 do 7. Drużyna Vive Tauronu prowadzi Werga Arenie z Wybrzeżem Gdańsk. Bielecki, Paczkowski zablokowany przez Oliveirę. Stawił Brazylijczyk wyciągnięte dłonie. Jurkiewicz. Darko Dziukic do Jurkiewicza, ale agresywnie starają się przeszkadzać piłkarze ręczni Wybrzeża. No i proszę, Paczkowski znalazł się w polu bramkowym. Jest Wróbel, jest Oliveira. Była szansa na kontratach. Nie wiem, dlaczego Bednarek teraz zmieniał. Mogli zaskoczyć drużynę Vive, ale z drugiej strony może lepiej nie śpieszyć się, poszanować troszkę piłkę. Zagrali bardzo dobrze w obronie. Sulej. I Wybrzeże ma szansę na ósmą bramkę. I to mogą być za moment już tylko 3 gole różnicy. Kostrzewa. Sulej. Do Wróbla, Wróbel. To on tę pierwszą bramkę z gry rzucił, pamiętamy to też. Teraz jednak faulowany, tam Karol Bielecki domykał. I Paweł Salacz na obrocie. Oliveira. Oliveira do Suleja, jest Wróbel, Wróbel! Wszystko wydawało się dobrze do momentu samego rzutu, jego precyzji. No na pewno był to lepszy pomysł rzucić obok Mariusza Jurkiewicza niż górą. Nad. Oczywiście. Zabrakło troszkę precyzji, ale sam pomysł był bardzo dobry. No i przez ostatnie 5 minut, jak tak patrzę, drużyna Vive zdobyła tylko jedną bramkę. To tak w kontekście gry obronnej Wybrzeża, która sprawia mistrzom Polski teraz problemy. Jurkiewicz do Walczaka, ładnie to wszystko rozegrali. No i zakończył to obrotowy, pozyskany z Pogoni Szczecin. A w międzyczasie szybkie wznowienie. Pierwszy raz Wybrzeże to zagrało i kompletnie zaskoczyło drużynę z Kielc. Damian Kostrzewa zdobywa kolejną bramkę dla Wybrzeża. Jak na razie najskuteczniejszy zawodnik gospodarzy. 3 gole w tym spotkaniu. Jurkiewicz, Bielecki. Mistrzowie Polski pozostaną na północy. W poniedziałek zagrają w Elblągu z Meblami Wójcik. Wybrzeże w środę czeka wyjazd do Piotrkowianina. To jeśli chodzi o kolejne spotkania. Jurkiewicz do końca. Indywidualnie i skutecznie. Mateusz Kus oczywiście do obrony. W środku z Walczakiem. Dobrze widzę, że teraz gra wolno. To się na pewno może nie podobać, ale przeciwko takiej drużynie jak Vive trzeba łamać tempo. Nie można grać za szybko, bo to jest tylko woda da młyn dla drużyny kieleckiej. Tu widzimy, grają bardzo powoli. Teraz powinni przyspieszyć. Sulej do Wróbla, ten rzuca, ale obok bramki. Bielecki, Paczkowski i Dziukic. Darko Dziukic na dwóch obrotowych teraz, bo Mateusz Kus też został w ataku. Dziukic i kolejna udana interwencja Artura Chmielińskiego. Znów nieskutecznie Wróbel. Przypominamy, że na zakończenie meczu podamy Państwu 3 nazwiska, a Państwo będą wybierać gracza tego spotkania, gracza meczu, wybierając go na naszym profilu facebookowym. I będziemy się też zastanawiać, będziemy szukać, jak na razie Artur Chmieliński, kto wie, czy nie jednym z takich zawodników, kandydatów. Zdecydowanie tak. Myślę, że... Teraz okazja jeszcze na zmniejszenie dystansu i to się udaje. Wreszcie też Wojciech Krymlewicz. Myślę, że na tle innych
zawodników zbliża, on prezentuje się najlepiej. Wojciech Prymlewicz, 22-letni skrzydłowy, wreszcie też dostał szansę, bo mało tych piłek na prawe skrzydło dochodziło do Prymlewicza. Tutaj w ogóle nie dochodziło, to była jego pierwsza próba. I to z kontrataku. Jurkiewicz dosyć łatwo, bardzo łatwo teraz wszedł Mariusz Jurkiewicz w defensywę drużyny Wybrzeża i trafił do bramki. Oliveira. Oliveira, no proszę, troszeczkę może zlekceważony taki rzut, który wydawało się, że nie ma prawa wpaść, a jednak. Wydawało się, że Paweł Paszkowski ma wszystko pod kontrolą. Trzyma zawodnika, ręka na rękę rzutową, a mimo wszystko Brazylijczyk zdobył bramkę. Pierwszą swoją w PGNiG Superlidze. Mateusz Jachlewski przedziera się, ale przytrzymywany właśnie przez Oliveirę, któremu starał się też pomagać Mateusz Wróbel. No i widzimy naradę też Damian Wleklak w rozmowie ze swoimi zawodnikami. Bielecki, Paczkowski. Brakuje dokładności w tych akcjach. Jurkiewicz do Jachlewskiego, ale ten nie miał jak zaatakować. Ostatnia minuta pierwszej części meczu, już niespełna minuta. Julena Ginagalde, on też wrócił, no tak, no i to będzie. Będzie robił różnicę. Julena Ginagalde na kole spisuje się fantastycznie. No wiesz, Wojtek Prymlewicz nie za bardzo ma szansę powalczyć z Julenem Ginagalde. Gornecki, Oliveira i Sulej. I do Korneckiego, jeszcze raz Sulej, ach, to miało być efektowne zawieszenie piłki, miał to zakończyć Kostrzewa, czy jeszcze zdążą, rzuca Kostrzewa i trafia, 15-11 i takim wynikiem zakończy się pierwsza część meczu, po 4 gole Julena Ginagalde i Damiana Kostrzewy. Na początku martwiliśmy się trochę, Robert, o Wybrzeże, parę minut, około 10 minut potrzebowali, nawet może kwadransa do tego, żeby zacząć grać trochę lepiej. Nie twierdzimy, że Vive gra na 100%, nie gra na 100% oczywiście, ale Wybrzeże też potrafi nas tutaj momentami zaskakiwać. No cóż, myślę, że jeżeli Wybrzeże jest w stanie fizycznie utrzymać tą intensywność z drugiej części pierwszej połowy, to tu może do końca być taka walka, może do końca, do jakiejś 50, 55 minuty, może być taka walka wyrównana. No właśnie pytanie jest takie, zależy do ile sił ma Wybrzeże, żeby walczyć, bo naprawdę ta druga część była jak równa z równym Wybrzeże walczyło. Krzysztof Lijewski. No i też jest, to jest pytanie, żeby Julena Ginagalde wyłączyć z gry, bo jeżeli ten zawodnik nie będzie rzucał bramek, to może być różnie. Krzysztof Lijewski, Mariusz Jurkiewicz, Piotr Chrapkowski na rozegraniu w drużynie Vive, na skrzydłach Tobias Reichmann, Manuel Sztyrlek, na kole Julena Ginagalde, tu nic się nie zmienia, w bramce Filip Iwicz. Tak wygląda Vive w ataku, no bo wstrzymanie właśnie, a Ginagalde to no bez tak, wątpienia najważniejsze zadanie. Jeżeli teraz poświęcisz dwóch obrońców, żeby pilnowało Julena Ginagalde, to wykorzystają to rozgrywający. No właśnie, więc jak przypilnujesz rozgrywających, to będą podania do skrzydła, więc... No ale od czegoś trzeba zacząć tą obronę, więc... A Ginagalde w posiadaniu piłki w dalszym ciągu Kielczanie. To jest konstelacja gwiazd, to jest zespół kompletny, jeżeli możemy tak powiedzieć. Kolejna próba dogrania do Hiszpana, ale widzieliśmy teraz Mateusz Wróbel powalczył, nie dał złapać piłki Julenowi i... Udało się też nie otrzymać kary 2 minut. Jeszcze raz. Właśnie walka do końca tutaj. I Bednarek wcześniej, no i proszę. Ci, że tu ładnie i czysto wygarnął Wróbel tą piłkę. Druga ręka tam, myślę, że bardziej zauważyli to sędziowie. Reichmann postraszył zagraniem do Ginagalde, ale sam kontynuował akcję. No ale zobacz, mają problemy zawodnicy Vive Tauronu. Dobrze ustawiają się piłkarze ręczni Wybrzeża. Lijewski, Tobias Reichmann! Bramka. Zmiana w bramce drużyny Wybrzeża. Pojawił się zamiast bardzo dobrze grającego w pierwszej połowie Kielińskiego. Jest Maciej Pińczewski. Maciej tak. Pińczewski, tak.
No i patrzymy też na ustawienie drużyny Wybrzeża. Jest Michał Skwierawski na prawym skrzydle. Jego wcześniej nie oglądaliśmy. Jest Oliveira, wrócił Kondratiuk, jest także Wróbel. Oto właśnie jego rzut zablokowany. No i jeszcze jeden rzut Oliveiry broni Iwicz. Pozostał także Rogulski na kole. I Kostrzewa na lewym skrzydle. Tak prezentuje się ustawienie Wybrzeża Gdańsk w drugiej połowie. Krapkowski. Wydaje mi się, że te próby rzutów z drugiej linii są zbyt czytelne dla defensywy Vive. Te próby do grania do obrotowego bardziej mi się podobały i chyba były bardziej skuteczne. I dopiero później próba oddawania rzutów, jak już obrotowy zdobył jedną czy dwie bramki. No a Tałan Dujszebajew jeszcze instruuje Mateusza Kusa. To jest faul Kostrzewy na Reichmanie. Narek musi uważać, ma dwie dwuminutowe kary, o tym też przypominamy. Lijewski. Lijewski do Chrapkowskiego, trochę nie w tempo, trochę do tyłu, zwłaszcza, że był tam podpychany. Chrapkowski. Oj, tak, troszeczkę tam walki z Julenem Aginagaldę ze strony Łukasza Rogulskiego. I kończy to się dwuminutową karą dla kapitana Wybrzeża, też drugą. No ale to normalne jest, jeżeli się walczy, jeżeli próbuje się odciąć Aginagaldę od podań. Trzeba faulować. Tym razem Łukasz Rogulski trochę zbyt mocno popracował i stąd wykluczenie. Odpocznie przez 120 sekund na ławce. Jurkiewicz. Chrapkowski do Jurkiewicza, jest Aginagaldę. Jurkiewicz do Lijewskiego, świetnie, wyczyszczoną miał pozycję. Mniej zawodników po prostu na parkiecie, w związku z tym dużo łatwiej było Krzysztofowi Lijewskiemu wypracować taką pozycję do rzutu. Paweł Salacz już w grze bez bramkarza, zawodnicy Wybrzeża. Oliveira, Kondratiuk i Wróbel. Kondratiuk, błąd, ale bez konsekwencji. Przynajmniej na razie. Kondratiuk do Oliveiry. Nie jest łatwo, sędziowie już brawo pokazują, że trzeba rzucać. Oj, szkoda, bo bardzo dobre podanie teraz do obrotowego. Nie opanował tej piłki tak do końca. Salacz. Salacz, stąd sędziowie nie mogli odwizać rzutu karnego, bo tutaj naprawdę niewiele zabrakło. Damian Wleklak, Marcin Lijewski i zawodnicy rezerwowi Wybrzeża Gdańsk. Sędziowie sygnalizują grę pasywną. Teraz w tym nowym rzucać przepisie jest 6 podań, więc sędziowie ale mogą też przerwać akcję wcześniej, jeżeli to oczywiście, uznają. Tak. No i proszę, już ta akcja przerwana. Chrapkowski do Tobiasa Reichmana. Ten spojrzał jeszcze na linię. Ile jeszcze ma miejsca do zrobienia jakiegoś kroczku? No niewiele brakowało. Damian Kostrzewa wrócił za niemieckim skrzydłowym Vive Tauron Kielce. Niewiele zabrakło, a mógł wygarnąć tą piłkę Tobiasowi Reichmanowi. Nie udało się jednak i Reichman zdobył kolejną bramkę dla drużyny Vive. No i chyba to było takie zadanie dla mistrzów Polski, odskoczyć na taką bezpieczną odległość od początku tej drugiej części meczu i potem grać spokojnie. Kondratiuk, Oliveira. Oliveira, znów nie dochodzi piłka. Julen Aginagaldę do pustej bramki, ale trafia w słupek. Mimo to Talan Dujszebajew bije brawo. No jakby był wynik trochę inny, to pewnie byśmy widzieli inny obrazek trochę. Mogłoby być, bo sam wiesz to najlepiej. No to był na pewno jedna z łatwiejszych pozycji do zdobycia bramki. Oliveira. Julena Aginagaldę. Niewiele zabrakło, udało się jednak przejąć piłkę Kielczaną. Bardzo szybko Lijewski do Reichmana, a ten ponownie skuteczny.
No i mamy powtórkę z pierwszej połowy. Też ten początek tej drugiej połowy jest w wykonaniu Wybrzeża bardzo słaby. Tak, tu jest 5 minut 4-0 dla Vive i o czasy prosi trener Wlekla. Dokładnie tak. Tobias Reichman jeszcze raz, kończący kontratak. No i zamieniamy się w słuch. Znowu zaczynacie jedną akcję i znowu Mati stoi. Jak widzisz, że on idzie do ciebie, to rusz do tyłu albo rusz do przodu. Daje mi sygnał jak. A ty stoisz. Za wcześnie zaczynasz zwód. Idziesz na gościa wolno. Jak nie robisz zwód, to nie miniesz go. Idź pierw w prawo, wciągnij go, dopiero w dwójkę mocy. Za kołowego, ramo, nie na koło, nie dwóch, a ty grasz kołowę. Much more left side and pass for. Okay. Best friends, good team, biegiem. Mati biega, tak? Ty idziesz pod Mariana, tak? Dawaj. Zobaczymy, jak też się przełoży ten czas, o który poprosił trener Wleklak. Na początku meczu sytuacja była identyczna. Musi wrócić Wybrzeże do tej swojej gry. A może to też Kielczanie troszeczkę wyraźniej rozpoczęli tę drugą część meczu po prostu. I takie są możliwości Wybrzeża. Bardziej dynamicznie i... Też myślę, że Ramon Oliveira musi się paru słów po polsku nauczyć, bo jeżeli Damian Wleklak będzie tłumaczył, będzie w ciągu jednej minuty musiał wytłumaczyć i po polsku, i po angielsku to samo, to troszkę szkoda czasu. Oliveira teraz w słupek. Ale tak sobie myślę, że Brazylijczyk może naprawdę skorzystać tutaj na tym przybyciu do Gdańska, bo przecież Marcin Lijewski, jeżeli będzie się Brazylijczyk słuchał drugiego trenera Wybrzeża, to naprawdę może na tej współpracy skorzystać bardzo, bardzo dużo. Mateusz Kus zdobywa bramkę, to też nieczęsty obrazek, grający głównie w defensywie, a teraz w defensywie też jest Julen Aginagalde. Biegający do kontrataku i w drugie tempo Mateusz Kus dostaje czasami piłkę. Wybrzeże wciąż bez bramki w drugiej połowie, a już ponad 6 minut gry za nami. Tak się zastanawiam jeszcze, no teraz faul Kusa, zastanawiam się jeszcze, wiesz, Robert, nad tymi bramkarzami, no może taką ma hierarchię trener Wleklak, że grają po prostu po 30 minut, ale Artur Chmieliński w pierwszej połowie spisywał się naprawdę, naprawdę dobrze. Ale widzisz, rozgrzewa się teraz Artur, więc... Nieskuteczny rzut, kontratyłka. Jest szansa dla dobra Wybrzeża, że wróci i... Bo na pewno prezentował się bardzo dobrze, dużo lepiej niż Maciek Pińczewski, chociaż z drugiej strony bramkarz, który dostaje na 7 rzutów, 5 rzutów z kontrataku, no to ciężko, żeby mógł się wykazać. Przyszedł Pińczewski do drużyny przed tym sezonem z Sokoła Kościerzyna. Tak jak mówił trener Wleklak, szukali piłkarzy ręcznych, tych, których mieli wyselekcjonowanych z niższych klas rozgrywkowych. No i teraz jeszcze rzut karny dla Kielcza. No za moment może być już 10 bramek przewagi. Jak to nam skoczyło od początku drugiej połowy, bo było zaledwie plus 4. No wiesz, sytuacja finansowa Wybrzeża jest taka, jak nie muszą szukać zawodników. Mając taki budżet, jaki mają, więc nie ma się co dziwić. Na pewno ciężką pracą wielu z tych zawodników poprawi swoje umiejętności. Tobias Reichman. 7 metrów przed bramką i skutecznie Niemiec. Jak na razie zostaje najskuteczniejszym zawodnikiem tego spotkania, bo to była 5. bramka Reichmana w tym meczu. I mamy już 10 goli przewagi Vive. A te 7 minut, jakie upłynęły od początku drugiej połowy, Kielczanie wygrali 6-0. Skwierawski na prawym skrzydle pozostaje. Oliveira. Ma dynamit też w nogach, bo jest zwinny, szybki, natomiast no jeszcze ta też skuteczność, pewnie ułożenie ręki tutaj trener Marcin Lijewski będzie mu mógł, tak jak mówiłeś, na pewno dużo doradzić, dużo podpowiedzieć. Ale na wszystko potrzebny jest czas i wiadomo, w ciągu 2 miesięcy przygotowań na pewno nie jest w stanie, nie są zawodnicy w stanie jeszcze
stworzyć monolitu w tej grze też nie zapominajmy, że jednak naprzeciwko jest Vive Tauron Kielce. Z inną drużyną mogłoby to wyglądać inaczej. Paczkowski na placu gry w miejsce Krzysztofa Lijewskiego. Zgubili piłkę Kielczanie. Kopnecki. Teraz Manuel Sztrlek, ale odbiła się piłka od nogi. I w związku z tym piłka dla gospodarzy. Hubert Kornecki. Jest także Jacek Sulej. I zostaje Oliveira. To jeśli chodzi o rozgrywających. Paweł Salacz na obrocie. No i właśnie do niego zagranie. Słupek ratuje Vive Tauron. No, pomysł podania do Sztrleka był bardzo dobry. No, gdyby to przeszło, to byłaby naprawdę asysta meczu. Na szczęście dla Wybrzeża Hubert Kornecki przeciął lot tej piłki. Nie udało się jej odzyskać, nie udało się jej zdobyć, ale kontratak Vive powstrzymany. Chrapkowski. Paczkowski do Chrapkowskiego. Julen Aginagalde. Jurkiewicz, Aginagalde, rzut karny. No tak, albo rzuci bramkę, albo wywalczy rzut karny. Tak dziś funkcjonuje Julen Aginagalde. No i jeszcze przy okazji może wykluczyć, więc... jeszcze dwie minuty zarobić. Za moment 10 minut gry w drugiej połowie za nami. Wybrzeże bez gola. Przewaga Kielczan to w tym momencie 10 trafień. No i tak zostaje, bo Pięczewski nie dał się zaskoczyć Reichmanowi. Chociaż ten rzucał w pierwsze tempo szybko od razu ten rzut karny. No ale dobra interwencja bramkarza. Może to spowoduje, że Maciek Pięczewski zacznie odbijać piłki. No, ale mówię jeszcze raz, no ciężko jest odbijać bramkarzowi kontrataki, bo to jest najtrudniejsza sytuacja dla bramkarza do obrony. A Pińczewski dostał takich kilka kontrataków na samym początku i ciężko mu jest się trochę pozbierać. Świetne warunki fizyczne, 198 cm wzrostu, 102 kg wagi Macieja Pińczewskiego, 27 lat tego zawodnika. Muszą sędziowie teraz uspokoić sytuację i także poproszą chyba o przetarcie parkietu Mateusz Kus i Łukasz Rogulski, a zatem walka na obrocie na całego. Tak, powalczyli teraz panowie aż tak bardzo, że sędziowie musieli przerwać, musieli ich uspokoić, obu panów. A tutaj bramki Tobiasa Reichmana. No i Krzysztofa Lijewskiego. Z prawej strony Krzysztof Lijewski dzisiaj tak spogląda może ukradkiem na ławkę rezerwowych rywali, widzi swojego brata. Dodatkowy oczywiście smaczek tego meczu. Będzie chwilowa przerwa w grze. Uderzony w twarz przypadkowo Łukasz Rogulski, nadział się tam na rękę Kusa. Ale już wszystko w porządku. Kapitan Wybrzeża będzie mógł kontynuować grę. 10 bramek straty. To bardzo trudno będzie odrobić. Niespełna 20 minut do zakończenia tego meczu. Ważne dla Wybrzeża jest to, żeby gdańszczanie zaczęli rzucać po prostu w tej drugiej części spotkania, bo jeszcze Filipa Iwicza nie pokonali. No właśnie, to jest problem tego początku tej drugiej połowy. W zasadzie już 10 minut, 11 minuta leci. Oliveira na skrzydło, no i proszę. Mamy pierwszą bramkę w tej połowie. Michał Skwierawski. Też podobnie jak Maciej Pińczewski trafił przed tym sezonem do Wybrzeża z Sokoła Kościerzyna. Ach, teraz tak się zatrzymał, spojrzał jeszcze na linię. I sprytny rzut między nogami. Krapkowski, jest Walczak. Ale dużo wcześniej Talant Dujszebajew pościągał swoich hasów, tak. I Julena Aginagalde i Krzyśka Lijewskiego z parkietu.
Jak się zrobiła bezpieczna przewaga. Ale wie też, że są zmęczeni po zawodach w Katarze, że w poniedziałek już mecz w Elblągu. Oczywiście. Nie ma co się dziwić. Podejrzewam, że taka była rozmowa w szatni. Zagrajcie porządnie 10 minut, odskoczcie i będziecie mogli usiąść na ławce. No i tak zaczęli, 6-0. Dotrzymali słowa, więc trener też. Oliveira zablokowany. Sulej. Zagranie na koło i tam faulowany. No to jest na Łukasz pewno Ogulski. Na pewno jedna z metod, żeby rozbić defensywę, rozmontować defensywę Vive. Mi troszkę brakuje rzutów z biodra, rzutów na głowę, takich sytuacyjnych. Gro rzutów Wybrzeże stara się, jeżeli już oddają zawodnicy z drugiej linii rzuty, to z wyskoku. A no jak mówię, no nad Piotkiem Chrapkowskim, Patrykiem Walczakiem czy Mariuszem Jurkiewiczem bardzo ciężko jest ich przerzucić i zdobyć bramkę z wyskoku. Wojciech Prymlewicz, on z ławki na linię 7 metrów. Prymlewicz trafia. Dodajmy, że też 2 minuty kary dla Patryka Walczaka i to druga 2-minutowa kara dla tego zawodnika. No pewnie Mariusz Jurkiewicz też by chciał zmiany, ale nie ma alternatywy za bardzo trener Dujszebajew. Urosz Zorman może grać, ale tylko w przypadku absolutnej konieczności. I pewnie niebawem zobaczymy Jachlewskiego i Dżukicza na placu gry. A tu wiesz, Mateusz Jachlewski też może być też na środek rozegrania, gdyby była taka potrzeba. Oj, teraz sobie trochę treningowo tę autostradę do bramki Wybrzeża wypracował Mariusz Jurkiewicz. I to jeszcze pamiętajmy, że Kielczanie grają w osłabieniu. No właśnie, nie wiem, czy to Mariusz sobie wypracował, czy to Wybrzeże nie udostępniło mu tej autostrady za darmo. Bo bardzo łatwa bramka środkowego rozgrywającego. No ale odpowiedź też bardzo ładna w wykonaniu Wybrzeża. Hubert Kornecki wpisuje się na listę strzelców. No teraz Wybrzeże zagrało bardzo dynamicznie, dokładnie to chyba co chcieli. Dobra zasłona i dobry rzut z drugiej linii Huberta Korneckiego. Oczywiście jest łatwiej, bo Kielczanie w osłabieniu. Więcej tego miejsca na takie akcje, na rozciągnięcie defensywy. Reichmann do Krapkowskiego, Paczkowski trzymał piłkę. Jurkiewicz do Paczkowskiego. Znalazł się tam niemal w roli prawoskrzydłowego przez moment Piotr Krapkowski. Jeszcze kilkanaście sekund w osłabieniu, ale proszę, jaki teraz świetny rzut Paczkowskiego. No nie zapominajmy, że Paweł Paczkowski to jest przez mnóstwo czasu grał na rozegraniu. On przechodząc do Vive zaczął grać na skrzydle i naprawdę ten zawodnik jest obdarzony fenomenalnym rzutem. Oczywiście kariera trochę zblokowana przez zbyt dużą liczbę kontuzji, ale ma rękę do rzucenia na pewno. Artur Chmieliński ponownie w bramce Wybrzeża. Oliveira. Skwierawski na prawym skrzydle, Oliveira ponownie. Faul ofensywny. Suleja teraz, błąd zasłony. Krapkowski. Paczkowski, świetne rozegranie, rozrzucenie do Reichmana. Ten w swoim stylu, fenomenalnie i znów 10 bramek przewagi mistrzów Polski. Pokazał swoją wizytówkę, czyli ten rzut po machnięciu. Albo dwóch, czy trzech, jak to czasami potrafi. Teraz było jedno. Jedno wystarczyło. Tak. No niesamowity jest ten rzut, naprawdę wielkie brawa dla Niemca za tak skończoną akcję Vive Tauron Kielce. Kondratiuk. Oliveira, jeszcze raz Kondratiuk. Kornecki. A na środku obrony i Walczak, i Kus, i Krapkowski. Łanie, będzie łatwo się przedrzeć. Walczak spojrzał z niepokojem. No i tak, to będzie czerwona kartka. Bo to jest trzecie dwuminutowe wykluczenie, jeżeli się nie mylę. Tak. Też mi się wydaje, że to jest trzecia kara 2 minut. Tak zerkam. Teraz to sędziowie
Zerkam w monitor, czy będzie, jest powtórka. No tak, atak na twarz. Baranowski, Lemanowicz. Już tak, pokazują czerwoną kartkę. Gradacja kart, trzecia żółta kartka. Trzecia dwuminutowa kara, to oznacza, że Walczak już dzisiaj nie zagra. Kondraciuk. Została trochę ta piłka Skwierawskiemu, nie miał jak rzucić. O i teraz niewiele brakowało, a piłka jednak po tym rzucie opuściła boisko, przekroczyła linię końcową. Mało tych goli w drugiej połowie, to są zaledwie 3 bramki w 16 minut. Nie może się wstrzelić Adrian Kondraciuk. Próbuje, ale jedna bez skuteczności. Tak, ale to z rzutu karnego na, tak, samym, na początku. Samym początku. No i tak jak mówiłeś, jest Mateusz Jachlewski, jest Dziukicz, jest Karol Bielecki. Ale widzimy, Julena Ginagaldy nie odpocznie jednak w tym meczu. No Walczak teraz czerwona kartka. Chyba, że Talant Dyszebajew zdecyduje się posłać Mateusza Kusa na obrót. W ataku też i w obronie. Bielecki. Oczkowski, Bielecki. Na pewno Patryk Walczak odpoczywa dużo wcześniej niż by chciał. Na pewno niż by chciał Talant Dyszebajew. A to też. Bielecki. Broni ten rzut Chmieliński. Chwaliliśmy go w pierwszej części meczu, dlatego że naprawdę kilka udanych interwencji. I Wybrzeże, Oliveira. Mamy rzut karny, obrona w kole. Ewidentna obrona w kole przy rzucie. Zamykał Mateusz Jachlewski, ale... O, widzimy, tak. Prymlewicz kilka minut temu wygrał ten pojedynek oko w oko z Iwiczem i teraz wygrywa po raz drugi. Minut, 3 sekundy do zakończenia spotkania, 9 bramek przewagi Vive Tauronu Kielce. Szukamy też tych pozytywów, jeśli chodzi o Wybrzeże. Dla Vive wygrać ten mecz to jest więcej niż obowiązek. Ja myślę, że w obronie całkiem nieźle Wybrzeże się prezentuje. Z solidnym bramkarzem z tyłu, bo naprawdę ta pierwsza połowa w wykonaniu Chmielińskiego była bardzo dobra. Teraz ponownie na parkiecie. Szukał tam ciekawego podania Karol Bielecki do Aginagalde. Ale dobrze w obronie Wybrzeże po raz kolejny. Odcięło Hiszpana od podań. Zastanawialiśmy się też, na ile wystarczy im sił do takiej gry. To już jest 49. minuta meczu. Ale wiesz, umówmy się, no w pierwszych 7 minutach czy 8 nie grali, więc... A no tak. No i w tych 10 drugiej części spotkania pierwszych też niespecjalnie. Masz rację. Także jest szansa, że wytrzymają do 60. minuty. Oczywiście żartujemy sobie tutaj, bo wiadomo, że nawet jeżeli słabo się grało, to tutaj siły zostawia się cały czas. A Julian Aginagalde nie do zatrzymania dzisiaj. To jest profesor. To jest profesor obrotu, bez wątpienia. Popatrzmy, Karol Bielecki, Julian Aginagalde. Myślę, że jeszcze dwóch takich Michałów, Bednarków mógłby zabrać na plecy i by sobie poradził. I też by dał radę, tak. 50. minuta gry. Oliveira. Kornecki i Wróbel. Ach, rzut, obita poprzeczka. Kto złapie piłkę? Złapał ją ostatecznie Kondratiuk, ale potrzebna będzie przerwa, bo ucierpiał Łukasz Rogulski. Może za moment sobie zobaczymy, co tam dokładnie się stało, jak wyglądała ta sytuacja. Spojrzał Damian Wleklak w stronę ławki rezerwowych, ale Łukasz Rogulski już powoli wstaje, popatrzmy. Tu jest rzut i tu była walka o piłkę na pewno.
a tam mu spadł Mateusz Jachlewski na stopę. To bardzo bolesne. A Łukasz Rogulski, tutaj widzieliśmy, Damian Bleklak zatrzymywał fizjoterapeutkę, żeby nie weszło na boisko, bo tak Łukasz Rogulski musi zejść, widzę, ale jeżeli by była interwencja lekarska, teraz w myśl nowych przepisów, trzy akcje w ataku musiałby siedzieć Łukasz Rogulski, ale widzimy, że nie może kontynuować. No tam staw skokowy to pewnie jakieś podkręcenie. Na razie grał nie będzie. Już jednemu polskiemu zawodnikowi na igrzyskach też kolega spadł na stopę i się okazało bardzo groźną kontuzją. A no właśnie. A nie wyglądało na nic poważnego. Piłka dla Vive Tauronu. 25-15. Przez ostatnie 5 minut to my festiwalu rzutów nie mieliśmy po jednej bramce, tylko dla jednych i drugich. Takie status quo na parkiecie. Aż chyba jedni nie bardzo chcą, a drudzy nie bardzo mogą. O tak, idealnie to powiedziałeś. Dziękuję. Michał Bednarek taki próbował takiej wysuniętej defensywy. Bielecki! Ale na kłopoty Bielecki, nie można to. Trzeba rozpędzić piłkę Karolowi, dać no możliwość i teraz rzutu. Zobaczył Dziukic, że bramkarz zbiega. Po przejęciu piłki trafił do siatki. No większa koncentracja zawodników Wybrzeża musi być, bo teraz taka strata przy szybkim wznowieniu nie powinna się zdarzyć. To już widzimy, już z bramki zbiegał Artur Chmieliński. Prosta strata i nie zdążył wrócić po prostu. Oliveira. No i proszę, ze skrzydła. Akcja zakończona przez Kostrzewę. No właśnie, znikł nam trochę Damian w tej drugiej połowie. Tak. Też koledzy go może nie wykorzystywali, a chociaż w pierwszej połowie jeszcze, jak koledzy mu nie podawali, był w stanie samemu wybiec z piłką, rzucić z drugiej linii. Ale skuteczny jest, trzeba przyznać. Pierwsza bramka w tej drugiej części meczu, ale ogólnie 5 bramek na 5 rzutów, więc nie można się przyczepiać absolutnie. Karol Bielecki, Paczkowski, faulowany przy tym rzucie, w związku z tym w dalszym ciągu piłkę będą mieli Kielczani. W dalszym ciągu myślimy, będziemy Państwu oczywiście podpowiadać trzech naszych kandydatów do tytułu gracza meczu. A po zakończeniu tego spotkania Państwo będą decydować na naszym profilu facebookowym. Bielecki, Agina Galde, to jest jeden z najpoważniejszych kandydatów. Myślę, że on w tej trójce kandydatów chyba musi się znaleźć, tak. Bo naprawdę dzisiaj demontuje obronę Wybrzeża niesamowicie. Oczywiście przy współudziale swoich kolegów, ale gra naprawdę bardzo dobrze. Wrubel. Jest Kondratiuk. Jest Kornecki. Tak wygląda trójka rozgrywających Wybrzeża. I teraz Kornecki fauluje. Dziukic do Jachlewskiego, ależ wymienili uprzejmości skrzydłowi, a na koniec Jachlewski trafił w poprzeczkę. No teraz zabrakło troszkę szczęścia przy tym rzucie Mateuszowi, bo we dwóch z Dziukiczem pobiegli bardzo dobrze do kontry, ależ błędy teraz. No to jak teraz? Już teraz Dziukic sam już nie już da. Sam, tak, już nie podawał. '29-16. Urosła ta przewaga Vive w drugiej połowie. 5 bramek w 23 minuty drużyny Wybrzeża. To musiało się odbić po prostu na rezultacie.
Myślę, że zabrakło trochę możliwości urozmaicenia gry w ataku. Po prostu Damian Leklak ma takich zawodników, jakich ma i po prostu w pewnym momencie odcina pomysły. Nie da się kontynuować tego samego, bo Vive się już adaptuje. I to jest jeden też z powodu, że w tej drugiej połowie jest grać przeciwko Vive niezwykle ciężko. No tak, Kielczanie natomiast już 14 trafień w ciągu tych 23 minut. Pamiętasz, mówiliśmy przy statystykach z pierwszej połowy, że Vive bez kontrataków, no to teraz myślę, że na te... Podgonili. Na te 16, tak. Na te 14 bramek, 5-6 na pewno było z kontry. Taki klasyczny 1 na 1 z bramkarzem. No zdaje się też na pewno Damian Leklak sprawę z tego, z kim dzisiaj gra, jaki ma aktualny potencjał jego drużyna, że on o punkty nie będzie walczył akurat z Vive Tauronem Kielce. Oczywiście, Wybrzeże o punkty będzie walczyło z innymi drużynami, nie z tą najlepszą. A Kielczanie dzisiaj rozpoczną od 3 punktów, bo przypominamy, jeżeli wygra się mecz z drużyną ze swojej grupy, a to są drużyny, które są w tej samej grupie, to dostaje się za taką wygraną 3 punkty w myśl regulaminu PGNiG Superligi. Niespełna 7 minut do zakończenia meczu. Dłuższa ta przerwa teraz. Ale już piłkarze ręczni Wybrzeża i Vive gotowi do wznowienia gry. A widzimy, że cały czas jest problem, jeśli chodzi o Łukasza Rogulskiego. No myślę, że ten zawodnik już nie wróci na parkiet. Nawet jeżeli ta kontuzja nie jest zbyt poważna, to... Nie ma sensu dzisiaj. Tak jest. Dzisiaj Damian Leklak nie będzie ryzykował jego zdrowia. No i Iwicz, ale jednak będzie rzut karny. Po tej dynamicznej akcji, którą kończył Kondratiuk, jeszcze 2 minuty kary dla Mateusza Jachlewskiego. Nie bardzo może się pogodzić Mateusz Jachlewski z tą decyzją sędziów, ale... Machnął zniechęcony do nią. I mamy Prymlewicza po raz trzeci. Czy do 3 razy sztuka, czy tym razem Iwicz skutecznie? Nie, Prymlewicz ma patent na te rzuty karne. A to właśnie Mateusz Jachlewski, potwierdzenie tej 2-minutowej kary. Pusta bramka teraz w drużynie Vive. Niespełna 6 minut do zakończenia meczu. Wyżej starają się wyjść obrońcy Wybrzeża. Tak, teraz Sulej na jedynce, ale widzimy, jak tylko jest w bieg, od razu Wybrzeże przechodzi do obrony 6-0. Tak było z Bednarkiem, chociaż Sulej, widzę, teraz zostaje już na jedynce. Bielecki, no i interweniuje skutecznie Bieliński. Wróbel. Jest Sulej. I jest Kondratiuk, jeśli chodzi o tę trójkę rozgrywających. Wróbel. Nie ma bramki. Oj, Filip Iwicz. Musieli tu ratować się piłkę, ale to się nie udało. No trochę też i zawodnikom Vive brakuje koncentracji już w tych końcowych minutach. Wiedzą, że tu się już nic złego dla nich nie może wydarzyć. Troszkę bałaganu, troszkę niedokładności przy tym wyprowadzeniu piłki. Na skrzydło i skutecznie, bardzo ładnie Skwierawski. Raz rzucił między nogami Iwicza, teraz zupełnie inny rzut. No też inna pozycja, tam rzucał praktycznie z miejsca, tutaj miał nabieg, tak. Skoczył bardzo wysoko, bardzo dobrze, rzut po długim rogu. I Filip Iwicz pokonany po raz 18, a widzimy, że cały czas Vive ściąga bramkarza. No teraz Iwicz już wraca, bo... Bo się skończyła kara. Skończyła się kara, tak jest. I tylko dlatego. 4 minuty i 5 sekund do zakończenia tego spotkania. Kolejna kosmetyka parkietu też potrzebna w Ergo Arenie.
Agina Galde i Jurkiewicz. Agina Galde. No proszę, zamienili się teraz pozycjami Mariusz Jurkiewicz z Julenem Agina Galde. Ale asysta hiszpańskiego obrotowego, palce lizać. Jest 30 do 18. Ciekawe, iloma asystami może, ile razy Mariusz Jurkiewicz otrzymał piłkę właśnie w ten sposób od Julena Agina Galde, bo w drugą stronę ta współpraca funkcjonuje przynajmniej kilka razy w meczu. Oczywiście, wynika to z pozycji. No i proszę, też bramka Pawła Salacza. Mówiłem o tym, 19-letni zawodnik. Kapitalne warunki fizyczne. SMS Gdańsk, Olimp Grodków. To wcześniejsze kluby Salacza, który przed tym sezonem także trafił do Wybrzeża. No na pewno jest to materiał, może być z niego naprawdę solidny, obrotowy materiał. Jest na pewno... I nie tylko ze względu na warunki fizyczne. No, oczywiście. Jurkiewicz. Właśnie dla takich zawodników ta Superliga jest świetnym pomysłem, bo oni się będą ogrywać i taki młody obrotowy, jeżeli pozderza się zagra kilka meczów przeciwko Vive, przeciwko Wiśle, Orlen Płock, na pewno zbuduje na tym kapitał i zebierze olbrzymie doświadczenie. Bielecki do końca skuteczny. 31 do 19. Sulej. Wróbel. Jest Kwirawski. I Kondratiuk. Wróbel, rzut karny. No, ciekawy zwód. Przez zamierzony rzut udało się wejść na szósty metr. O proszę, zmiana wykonawcy karnego, Damian Kostrzewa. No mało wykorzystywany w tej drugiej połowie. No i broni ten rzut karny Filip Iwicz. Tak, zmiana wykonującego chyba nie była dobrym pomysłem. Skuteczny był Wojciech Prymlewicz trzykrotnie. Teraz Filip Iwicz, lepszy od Damiana Kostrzewy. Bielecki. Proszę Państwa, to już ostatnia minuta spotkania. Julen Agina Galde, no i proszę. Teraz Mieliński. Popisuje się skuteczną interwencją. Tak, tym razem bramkarz dużo wygrał pojedynek. No chcieliby pewnie dwójkę mieć z przodu piłkarze ręczni Wybrzeża, rzucić te 20 goli Vive. Jeszcze mają szansę. Ostatnie pół minuty mecz. Ja myślałem, że zamienić jedynkę na dwójkę by chcieli. A, tak już, a to też by chcieli. Ale to im się już raczej nie uda. Będzie bardzo, bardzo trudno. Rzut złapany przez Filipa Iwicza. No i niewykluczone, że Kielczanie już po prostu dokozłują do końca tego spotkania. Dziukic. Jeszcze Mariusz Jurkiewicz. On jeszcze ma ochotę i rzuca i trafia w słupek. Ale już wpadł w pole bramkowe. Mateusz Jaklewski 31 do 19. Takim rezultatem kończy się mecz PGNiG Superligi Mężczyzn. Vive Tauron Kielce wygrywa w Ergo Arenie. Z Wybrzeżem wygrywa zasłużenie i to też pokazuje, jaka jest po prostu różnica najzwyczajniej w świecie między tymi drużynami.